My zatem wracamy do naszej zimowej strefy, gdzie spotkaliśmy m.in. najmłodszego zwycięzcę Masterchefa w Polsce, Kubę Tomaszczyka. Widzę, że trochę się spóźniłem na śniadanko, czy co tam serwowałeś tutaj dzisiaj? Frittata została rozdana, już ostatnie kawałeczki zostały, także... No powiedz, co mnie ominęło w takim razie, co ta frittata w sobie ma? Frittata w sobie ma serfeta, ma jarmuż, karmelizowaną cebulkę, no i tam jakieś kilka małych dodatków takich przyprawowych, ale proste śniadanie, dobre i dobrze komponujące się przede wszystkim z herbatką. Czarna herbatka do takiej frittaty idealnie, moim zdaniem. Herbata u mnie w rodzinie wbiła się w taką śniadaniową rutynę, bo ja na przykład mam naprawdę mega duży problem ze wstaniem rano z łóżka, bo wiadomo, no jest mega ciepło w łóżeczku, ja mam na to zimno wychodzić. I zawsze jak biorę sobie herbatkę, ona mnie tak rozgrzewa od środka, mogę iść działać i robić, co mam robić. Ta herbata może nam towarzyszyć przez cały dzień i we właściwy sposób nas pobudzać. Tak, dokładnie tak. No, herbatka ma coś takiego bardzo fajnego, że jest połączenie kofeiny i teiny. No i ta kofeina ma coś takiego, że masz taki pik kofeinowy, czyli ona daje tą energię. Natomiast to, co teina robi bardzo fajnego, to że ona trochę to wypłaszcza, przez to nie mamy takiego skoku, tylko on się tak wypłaszcza w czasie i wtedy pobudza delikatnie.